A w ogóle co do tej grafiki wczoraj? Nie, w ogóle co się wczoraj w dupę działo na tym live'ie, to szkoda ryja szczępić. Spartiatik! Queen, to daj mi tą grafikę, co wczoraj dałeś z tymi płciami. Oho! Nie pisz oho! Nie pisz hashtag, no nie pisz tego hashtagu po pierwszeństwu. Masz jak chcesz. Aha, wczoraj wysłał, żeby gówno burzę wywołać, a dzisiaj masz jak chcesz. Dobra, widzowie, powiem wam coś na temat tej grafiki. Widz, który wczoraj się o to kłócił, to przygub. W skrócie. Ignorant, że tak powiem. I teraz powiesz tak, jak ignorant? Przecież to ty nie wiesz, co to jest płeć. Na przykład hormonalna albo jakaś inna, chromosomalna. Powiem tak, ten widz to przygub. I tu nie chodzi o to, ile jest płci, tylko ta grafika nie mówi, że jest więcej niż dwie płcie. Powiem ci genezę, jak to wygląda. Ja jako człowiek pragnący wiedzy zapytałem się tak, co oznacza ta grafika? I jeden bojownik na czacie zaczął mnie wyzywać, że jestem śmieciem, bo uważam, że są dwie płcie, a przecież grafikę mam przed sobą, z wiedzą całego świata. I nie mógł mi napisać, co ta grafika oznacza. Czemu? Bo w dupę sam nie wiedział. Sam musiałem na własną rękę to sprawdzić. I ta grafika oznacza jedno, że są dwie płcie. To jest z Wikipedii po prostu wzięte. Nie pokażę ci tego, bo jest tam obrazek gołego pana i gołej pani na Wikipedii, także sam sobie musisz to wpisać. Ale tak, powiem ci, co to oznacza. Za tego ignoranta pieprzonego, człowieka oświeconego, który zamiast napisać tak. Człowieku, tu są dwie płcie, tylko to zaznacza, jak się określa daną płeć. Na przykład płeć chromosomalna, że jest XY albo XX, kobieta albo mężczyzna, rozumiesz? To jest to samo, co płeć biologiczna, te wszystkie rzeczy, tylko że po prostu podzielone na segmenty, żeby nie było, że przy narodzinach się określa płeć, tylko albo później, albo musisz w DNA wejść, albo coś takiego, rozumiesz? To nie określa, że jest więcej niż dwie płcie, ta grafika. Ale wczoraj bojownik, który pisał, dać ci linki naukowych badań, nie ma czegoś takiego jak naukowe badanie na temat, ile jest płci. Nikt czegoś takiego nie robił. Ta grafika to nie określa, że jest więcej niż dwie płcie. Idioto pieprzony, który się kłóciłeś o to i zamiast po prostu napisać, to nie napisałeś, bo myślałeś, że ta grafika dowodzi tego, że 30 płci, bo ci stary albo jakiś debil tak powiedział na jakimś spotkaniu jakiejś sekty. Ta grafika nie mówi o tym, że jest więcej płci. To jest po prostu językiem trochę innym napisanym mężczyzna, kobieta, ale nie określane na podstawie tylko tego, czy jest ptak, czy brak ptaka. Płeć zewnętrzna na przykład, w tym przypadku, bo sprawdziłem, bo mimo, że widzę, mam za idiotę, po tym jeszcze bardziej, jak już sprawdziłem, to i tak chciałem się doedukować. Płeć zewnętrzna na przykład równa się prawie, że jest płeć biologiczna, wielką, kontrowersyjną rzeczą, bo płeć zewnętrzna określa się na podstawie tego, czy ktoś ma fujarę, czy jej nie ma. To jest naprawdę tak rozbudowane. I zamiast, ja się wczoraj to zapytałem normalnie, co oznacza na przykład płeć zewnętrzna. To taka gównoburza, typ mi zaczął wypisywać. Ty konfederato, tylko konfederaci, uważałem, że są dwie płcie. Ja pierdzielę, na ten człowiek, co sam grafikę zrobił, też tak uważa. Tępaku pieprzony, ja mam się doedukować. I jeszcze typ miał czelność, to już... Naprawdę, to aż szkoda to przytaczać, bo to już jest aż poniżające to przytaczać, ale ty pisał tak. A ty też wierzysz w płaską ziemię, skoro uważasz, że są dwie płcie? Naprawdę, te rzeczy, które tutaj są, to nie jest nowa płeć jakaś, albo nowych 10 płci. To jest mężczyzna albo kobieta, tylko kryteria do określenia tego. Dla ludzi, którzy nie uważają, że faja lub jej brak oznacza płeć. I tyle. Tu nic takiego nie ma. To nie jest ani kontrowersyjne, ani nic takiego. Po prostu rozbudowany termin płci biologicznej na kilka różnych kryteriów. I tyle. To nie jest kontrowersyjne, to jest nic. Ta grafika nie mówi, że jest więcej płci niż dwie. I jeszcze typ do mnie pisze, wpisz sobie w internecie, co to jest i się doedukuj. Wpisałem sobie w internecie. I to jest z Wikipedii wzięte, gdzie na górze artykułu jest napisane wprost. U ludzi są dwie płcie, mężczyzna i kobieta. I typ pisze, wpisz sobie w Wikipedii. No w dupę, no nie wytrzymam.
No przecież jak można się powoływać na argumenty z internetu, które same obalają twoją teorię o ilości płci? No nie wytrzymam. I oczywiście, i dalej podtrzymuję to samo co wtedy. Ja mam to wypieprzone. Jeżeli ty się nie uważasz za mężczyznę, kobietę lub uważasz się za coś innego, to jest twoja wola, mi to nic w życiu nie zmieni, mam to gdzieś. Ale nic to z nauką nie ma wspólnego, to jest bardziej coś jak wiara. Więc przestań, jeżeli wierzysz w to, że jest 30 płci, to przestań też obrażać ludzi wierzących, skoro robisz coś podobnego. To też nie ma nic z orientacją wspólnego, bo też kretynowi, który wpieprza w siebie tą wiedzę alternatywną znachorską, już mu się pieprzą pojęcia, orientacja, płeć, coś tam. No ludziom się już pieprzyć w głowach zaczyna. To jest prosta rzecz, tylko bardziej rozbudowana, żeby spróbować oczernić ludzi, który człowiek się zapyta, co to jest płeć socjalna. A co, ty nie wiesz, kretynie? Powinieneś to wiedzieć. No nie, nie może powiedzieć, że to jest albo mężczyzna, albo kobieta, tylko w warunkach jakichś tam określonych. Ślanych konkretnych. Ja pierdzielę, naprawdę. To jest tak prosta rzecz, ale typ wybuchło szambo, bo typ nie może przyznać. I potem jeszcze pisze, że tylko konfederaci uważają, że są dwie płcie. Ja pierdzielę. Jacy w dupę konfederaci? O co chodzi? Czemu ty wpieprzasz politykę do jakiejś srakiej debaty? Znaczy to nie jest zawiłe, no to jest po prostu to, co się w szkole uczyliśmy. Płeć chromosomalna to jest chromosom XX i chromosom XY. Mieliśmy to w podstawówce. To nie jest wiedza, która została wymyślona w dzisiejszych czasach. To nie jest wiedza wymyślona przez zaimki jakieś. To jest zwykła rzecz. Ta grafika to jest zwykła rzecz. I zostałoby na tym, nie byłoby gówno burzy. Ja się po prostu zapytałem, co to oznacza. I chłop wybuchł na czacie i mnie wyzywał, bo myślał, sam debil, że ta grafika potwierdza jego wiedzę o świecie, że jest 25 płci. Nie, ta grafika właśnie niszczy twój w dupę wyobrażenie świata. Ta grafika wprost mówi, że są dwie płcie. Tylko jak je określać, kryteria różne? Nie, jakby ta grafika nie ma nic do trans ludzi, na przykład kobieta identyfikuje się jako mężczyzna. To nie jest jakby wbrew komukolwiek ta grafika. Ja też nie narzucam komuś takiego życia. Każdy niech robi co chce. Tylko chodzi tu o to, że wydaje mi się nawet ludzie, którzy są trans, obraziliby się na typa, który w dupę pieprzy, że jest 30 płci, a on jest kobietą albo mężczyzną i się identyfikuje na odwrót. I tyle, droga wolna. Ale ten człowiek wydaje mi się, jakby usłyszał o tym pieprzeniu i o tym, gdzie go wpieprzają do jakiejś bańki ludzi odklejonych, to by się zdenerwował. Tak mi się wydaje. Ale co by powiedział Noliv? No Noliv by powiedział, że był chłopem, ale teraz się identyfikuje jako kobieta i tyle. Nie, on się nie uważa za płeć w dupę jakąś nową. No, w transpłciowości nie chodzi o to, że oni wymyślają nową płeć, tylko uznają, że się źle urodzili. No w skrócie. Bo wiesz, kretyn pieprzony. O Rzymianach? Oczywiście, można żartować o Rzymianach. O czarnoskórych? Można! O kobietach? Można! Ale co ty powiedziałeś? Dwie płcie? Popieprzyło cię? Nie, naprawdę, dawać pochodnie, idziemy mu pod chatę. No w dupę. Na tym streamie jest jedna zasada. Można się śmiać z każdego, ale na równi. A nie, że w twojej bańce akurat nie można. Nie, nie, mnie nie dotykaj! Pośmiejmy się z czarnych? Nie! Nie będziemy się śmiać z czarnoskórych, będziemy się śmiać z ciebie, jak cię to boli, debilu pieprzony, aż się nie uodpornisz i nie zmienisz się na lepszego człowieka, rozumiesz? Ja nie banuję ludzi za to, że wyzywają mnie albo piszą jakieś dziwne rzeczy o mnie. Czemu miałbym pisać, mówić tak? Po prostu też się z nich śmieję. To jest prosta zasada. Bo to, że tam widz myśli sobie, że jest 30 płci, myślą, że ta grafika to przedstawia, luj z tym. Najgłupsze w tym wszystkim jest to, że ty ogląda mnie, nie wiem, rok, dwa lata, trzy, ale jak powiedziałem, że są dwie płcie, to uznał, że już koniec i mnie już nigdy nie będzie oglądał. I ty mi powiedz, że to jest nauka, a nie wiara. Ty mi powiedz, że to jest nauka, a nie w dupę sekta, której obrazili twoje dogmaty, więc teraz idziesz podbić w dupę Jerozolimę jako wyprawy krzyżowe. I koniec, koniec, koniec. Trzeba wiarę szerzyć. To nic w dupę z nauką, co ty piszesz, ja wspólnego. Nic. Nauka to są fakty, a nie w dupę uczucia ludzi. Po co gadać, jak na tym czacie to może 1% ludzi ma coś z garem? Znaczy się nie, bardziej chodziło mi o to, jakby poruszam tą kwestię po to, żeby
pokazać, no jakie to jest dziwne w sumie, bo jeszcze się nie spotkałem z czymś takim, żeby ktoś przestał mnie oglądać, bo powiedziałem, że są dwie płcie, a oglądał mnie powiedzmy 2 lata. No to jest po prostu dla mnie tak absurdalne, że aż musiałem o tym powiedzieć. Każda osoba jest biologiczna, jesteśmy cyborgami, sztuczną inteligencją, tylko biologicz... Aha, to przed chwilą, tylko biologicznymi bytami, wszyscy mężczyźni, kobiety i osoby niebinarne są biologiczne. Aha. I rozumiem, osoby niebinarne to są osoby, które nie identyfikują się jako kobieta i mężczyzna, tak? Ale to nie jest nowa płeć. I nawet Maja Staśko, chyba najbardziej lewicowa osoba, która w dzisiejszym świecie żyje, to napisała. Ale nie, typek jest bardziej lewicowy niż Maja Staśko. To jest chyba. To jest AI. To jest AI. Nie, ja jakby to poruszam tą kwestię. Czy ja się tym przejmuję? Powiem ci tak, ja po prostu nie uważam widzów za idiotów. I jak widz z takim przekonaniem mówił i pisał mi, że to są fakty naukowe, to aż musiałem to sprawdzić. Okazało się, że nic nie ma wspólnego to, ta grafika z tym, co on pisał. Więc chciałem to po prostu widzom powiedzieć. W komentarzu pod twoim filmem napisał, że nie dość, że się skompromitowałeś, to jeszcze to do internetu dałeś. A, no jest. AH66 streamer się kompromituje i postuje. Aha, no to właśnie on tą gówno łyżę wywołał. Ja cię bardzo proszę, idź się odkryć gdzie indziej, przecież istnieje Twitter, weź tam idź pisać, a i tu zaś. Nie, czekaj. Dałeś już on suba na tej Twitchu, czy nadal będziesz płakał, że dziadek i większość uważa, że są dwie płcie? Większość? Wyborców Konfederacji na pewno. Co ma w dupę polityka do tego, ile jest płci? Ja pierdzielę. To naprawdę, i jak się wpieprza wszystko do jednego worka i miesza się pojęcie nauki z wiarą, a potem z jakimiś przekonaniami, a potem jeszcze z jakąś polityką, to się może popieprzyć człowiekowi we łbie i potem sobie wymyśla jakieś rzeczy, no ale przesadam. Szkoda mi go, bo lubię tego widza, jakby. Nadal jakby oglądał, to bym z tym nic nie miał. Ja nie jestem jakiś taki, żeby teraz cisnąć widza czy coś. Ale po prostu dziwne to jest. Że człowiek się chce doedukować, się pyta, co znaczy płeć chromosomalna, a typ wybuch i jadem na mnie pluł, nie wiadomo czemu. Dziadek stracił wnuka. Po co perm dla kogoś, kto sam się odśmiesza? No ja też wychodzę z takiego założenia, że jak jest wolność słowa, to każdy może pisać co Nie chce, nawet jak jeżeli interesuje się mnie nic, tylko ośmieszy, jak to to płaci. po co tu Jestem zakazywać? synem On sam farmaceuty. siebie ora. Od kiedy ja prowadzę stream naukowy, nie jest to stream naukowy, ale musiałem się doedukować, bo widz mi nie chciał napisać i pluł na mnie jadem. Bo sobie no dobra, już to pieprzyłem przez 20 minut, nie będę o tego powtarzał. Obejrz też szoty. To był ciężki temat, naprawdę niby miałem iść, bo mówiłem, nie wyglądałem się tego słowa, bo bardzo blisko moje serce osobę trans. Ale Anon, w tej rozmowie z widzem nie chodziło o żadne osoby trans. Ja też nikogo nie obrażałem. Znaczy się chyba, że źle myślę, ale osoba trans to jest osoba, na przykład mężczyzna, który uważa się za kobietę i chce, żeby tak się do niej zwracano, tak? I potem może co najwyżej tą operację przejść i tak dalej. A ten widz robił dramę o to, że ja powiedziałem, że są dwie płcie, a według niego jest 20 płci, i ta grafika, która wczoraj pokazałem, to udowadnia. Bo kretyn myślał, że ta grafika to jest, i mówił, że to są dowody naukowe, a po prostu źle zrozumiał pojęcia, które w internecie ktoś mu podesłał, pewnie sam nawet Google'a nie umie używać. Aha, ty nie mówisz, że mnie się źle słuchało, tylko tego typa. Aha, czyli ty, który znasz osoby trans IRL. Mówi, że źle ci się słuchało typa, który niby bronił 25 płci, a nie mnie. Człowieka, który mówił, że są dwie i wielce w dupę ciemnogród. To trochę XD, to jeszcze bardziej pokazuje, jaki ten widz był w dupę odklejusem zasranym. To już mi go jednak nie szkoda, że go straciłem. Wcześniej było mi trochę szkoda, że 2-letni widz, czy nawet dłużej, przestał oglądać, ale jak teraz sobie myślę, to musiało być AI. Ale jeszcze takie głupie. Właśnie przez takich jak on, osoby trans czy jakiejkolwiek wychodzą na pory pan, bo próbują. No też tak uważam ogólnie, jak ty, że skrajne osoby z jakiegokolwiek środowiska, takie jak ten typ, szkodzą bardziej. I to nie chodzi tylko o osoby, co szkodzą innym trans
osobom, ale to samo jest w każdym środowisku, czy to politycznym, w jakiejś prawicowej konfederacji skrajni idioci, czy to z lewicy skrajni debile, którzy no, pieprzą jakieś trzy po trzy, żeby tylko o nich mówili. To jest po prostu kretynizm. Normalnie. Ale Anon, poza tym ten typ, ten cisafter w ogóle jakby o czym innym gadał. Tu nie chodziło o osoby transpłciowe w tym obrazku. Nawet. Tylko temu typowi chodziło o to, że jest 20 parę płci i myślał, że ten obrazek to przedstawia i że to są fakty naukowe. Coś jak teoria ewolucji. To on uznał, że 25 płci też jest i to jest teoria naukowa. Jezus Maria, już mi się naprawdę nie chce. Ale nie, no już końca tych płci. Dla mnie naprawdę nie ma znaczenia. To i mi nie przeszkadza to, czy kobieta identyfikuje się jako mężczyzna i na odwrót. W moim życiu to nic nie zmienia. I powiem nawet więcej. Jeżeli ktoś czuje się lepiej, mówiąc takie rzeczy o sobie samym, to jest jego wola. Dla mnie każdy powinien dążyć do tego, żeby czuć się dobrze na tym świecie i nie robić wbrew sobie rzeczy. I tyle, no. Ja nie zamierzam komuś wmawiać na siłę, jak jest. Każdy sobie niech sam to znajdzie. Kończąc temat, gości jest odklejony, bo pisał jakieś bezwartościowe hasła, o których wyszło, że sam nie ma pojęcia. No tak, masz rację. Ja bardziej poruszam te kwestie, dlatego że dla mnie to jest trochę abstrakcyjne, że człowiek, który mnie od kilku lat ogląda, może się tak skrajnie obrazić i przestać całkowicie oglądać, bo powiedziałem, że są dwie płcie. No jest to dla mnie rzecz tak abstrakcyjna, jakby to się działo w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Po prostu. Że za takie coś człowiek kilka lat, wyobraź sobie, kilka lat kogoś znasz, znajomy twój, i na spotkaniu w McDonaldzie mówi ci tak, przyjęcie sobie burgera z wala i mówi tak, ty wiesz, że są dwie płcie? A on tak przestaje gryźć, wstaje od stołu i wychodzi i nigdy już go nie spotkasz. Parę lat się znacie. Dupa. To jest abstrakcyjne. Bo to chore tak się wściec, że ktoś się tak odpalił i nie oglądał, bo szok, jakiś typ z Łodzi ma czelność myśleć inaczej. Wydaje mi się, Anon, że problem jest taki, że typ się pomylił, bo on myślał, że ta grafika zupełnie coś innego oznacza i już się do tego błędu nie przyzna. Bo on się powoływał na Wikipedię, na której na samym górze tego artykułu, z którego była ta grafika, jest napisane, że są dwie płcie. I on się na to powoływał, to chyba nie zobaczył tego wpisu. Więc jak już go zobaczył, to wydaje mi się, że się nie będzie chciał przyznać do błędu i woli już nigdy nie oglądać. Jest trochę popieprzone. Obrażam się na ciebie i przestaję oglądać i jesteś od dziś moim śmiertelnym wrogiem. Zniszczyłeś mi perspektywę na świat, w którym są więcej niż dwie płci. Przepraszam. Skrajności zawsze się nie przyznają do błędu, a cóż? No właśnie, no bo to chyba różni mnie od tego widza, ale to też mogę żyć w bańce, ale wiesz, mimo że widz pisał takie odklejone rzeczy i uczułem, że to jest kretynizm, to ja ostatecznie po live'ie sprawdziłem te rzeczy, bo on z takim przekonaniem to mówił, że uznałem, że może ja pieprzę, więc zobaczę i jutro powiem na streamie. I sprawdziłem i się okazało, że widz takie głupoty pieprzył, że aż nie mogłem tego zdzierżyć. I rzeczy, na które się powoływał, po prostu zaprzeczały jego słowom. To jest w dupę abstrakcja. Słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek, szef. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę